W niedzielę 26 sierpnia gmina Oława uroczyście obchodziła Święto Plonów. Dożynki tradycyjnie rozpoczęto uroczystą mszą świętą. W tym roku uroczystość zorganizowano na boisku sportowym w Lizawicach. Na przygotowanej na tę okazję scenie mszę świętą poprowadzili ksiądz dziekan Stanisław Bijak oraz ksiądz Norbert Jonek. Po błogosławieństwie ksiądz Norbert Jonek poświęcił chleb, dar sołectw dla wójta gminy Oława Jana Kownackiego. Drogi gospodarzu, wierzymy, że ten bochen chleba będziesz sprawiedliwie dzielił. Dziś spotykamy się, by za całoroczny trud podziękować wszystkim związanym z rolnictwem i dbającym o zagospodarowanie plonów. To także, co było już dziś naszym udziałem podczas uroczystej mszy świętej, okazanie wdzięczności, boskiej opatrzności i prośba o błogosławieństwo na przyszły rok. Przed chwilą otrzymałem z rąk starostów dzisiejszych dożynek pachnący wspaniały bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna. Dziękuję bardzo za ten wymowny dar. Ja również chcę się podzielić tym chlebem ze wszystkimi mieszkańcami naszej gminy i przybyłymi do nas gośćmi. Niech chleba nigdy nikomu nie zabraknie w naszej gminie i naszej umiłowanej ojczyźnie. Następnie do zabrania głosu zostali zaproszeni goście, m.in. poseł na Sejm RP Roman Kaczor, starosta powiatu oławskiego Zdzisław Brezdeń oraz Jolanta Krysowata, która odczytała list od poseł na Sejm Beaty Kępy. Następnie księża wraz z wójtem oraz gośćmi przeszli do nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Lizawicach, gdzie dokonano poświęcenia obiektu. Po oficjalnej części przyszedł czas na występy lokalnych zespołów ludowych oraz na konkursy, na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz najpyszniejsze ciasto drożdżowe. Wybór najpiękniejszego wieńca nie był łatwy. W tym roku w konkursie rywalizowało 26 sołectw. Pierwsze miejsce zdobył wieniec z Niemila. Zapraszam twórców, zapraszam autorów tego wieńca. Spójrzcie Państwo, przepiękny, potężny, chyba faktycznie największy tutaj wieniec. Brawa, brawa, oto zwycięzcy, autorzy najpiękniejszego wieńca dożynkowego w 2012 roku. Brawa, 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 oni się jeszcze ukłonią wam, jeszcze się ukłonią, jeszcze pomachają. Drugie miejsce zajęły Lizawice. Lizawic, proszę o wręczenie dyplomu sołtysowi. 70% ekipy. Brawa w takim razie, nagradzamy Lizawice. Lizawice otrzymują w konkursie na wieniec dożynkowy dożynek gminnych w 2012 roku drugie miejsce. Brawo Lizawice! Na trzecim miejscu znalazły się Chwali Bożyce. Mamy przedstawiciela sołectwa z Chwali Bożyc. Dyplomu dla Chwali Bożyc. W konkursie na najlepsze ciasto drożdżowe spośród 13 zespołów nie miał sobie równy wypiek klubu seniora Magnolia z Marcinkowic. Brawa! Autorki najpyszniejszego ciasta i dla pań jest nagroda, a tą nagrodą jest robot, robot wielofunkcyjny ze stojakiem i z miską i brawa dla zwycięzcy. Oprócz tego wszystkie panie przedstawicielki wszystkich biorących udział kół gospodyń wiejskich zostaną uhonorowane upominkami. Oprócz konkursowych ciast, koła przygotowały wiele słodkich pyszności, takich jak domowe powidła czy ciasteczka. Nie zabrakło również chleba ze smalcem, pierogów i innych domowych, tradycyjnych wyrobów. Wystawiono także stoiska z produktami lokalnymi, rękodzielnictwem, takim jak ceramika czy koronki. Swoje stoisko mieli również pszczelarze, gdzie mogli zaprezentować owoce swojej pracy.
Tradycyjnie nie zabrakło piwa, potraw z grilla i dla dzieci dmuchanych zamków. Na scenie zaprezentowały się lokalne zespoły ludowe, zespół pieśni i tańca Porębiok i klub seniora Kalina z Bystrzycy, które otrzymały gorące brawa. Na scenie zaprezentowały się również zespół muzyki greckiej Mytos, gwiazda wieczoru Marcin Siegieńczuk, a na zakończenie zabawa taneczna z zespołem Zgrana Para. Święto Plonów to nie tylko coroczna, wspaniała zabawa, ale również ważne i podkreślane zarówno przez księży podczas kazania, jak i przez samorządowców kultywowanie tradycji ludowych. Tak, to wszystko zbiera, on to wszystko zbiera, to zależy, co kto lubi. Raz nie miał takich.